Siemano, witam Was. Dzisiaj wymiana osłony przegubu wewnętrznego. Na przykładzie Toyota Yaris. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj osłonę. Jak widać, już trochę załatana taśmą na szybko, żeby się jeszcze dało jeździć, zanim zamówiona była nowa. No i nadszedł czas wymiany. Muszę koło trochę przekręcić, żeby mieć dostęp lepszy tutaj do tego. Chociaż może i tak wydłubię. Dobra, podnoszę samochód, ściągam koło i rozpinam stworzeń wahacza. A więc można rozpiąć tutaj stworzeń lub po prostu z tej strony wahacz. Ja rozepnę tutaj na wahaczu, z tego względu, że zbieżności nie mam ustawione, jak widać i tak. A wymieniałem, nie była zbieżność już ustawiana, więc się pewnie tam i tak rozjechało. A stworzenie nie chce mi się teraz rozpinać, ale służy do tego takie urządzonko. Nakładamy tutaj to od dołu. To wszystko robimy na zwrotnicy. Tutaj nakładamy ten ćpień i skręcamy śrubę, a ona powoduje nam, że ten stworzeń nam wyskoczy. Bo tak jest ciężko to wybić. Musielibyśmy tutaj rozpinać wszystko, półoś odkręcać. Więc ja spróbuję zrobić właśnie to w ten sposób, że tutaj odkręcę jedną śrubę, drugą poluzuję. No i tyle. Jak już mam tutaj poluzowane, to tutaj rozepnę gumę i postaram się to tak wyjąć przegub po prostu, bez wyjmowania tutaj ze skrzyni biegów. A więc ja mam tu rozpięte, już smar zleciał, jak widać. Więc ja to wszystko wyjmę, wymyję, zrzucę tutaj te łożyska i wtedy zdejmuję gumę i zakładam nową. Dobra, mam już trochę wymyte, wytarte. Teraz tutaj rozpinam ten pierścień, jego musimy rozewrzeć i on schodzi, cały przegub nam zejdzie, wtedy można gumę zdjąć, wymyć wszystko dokładnie, tam tak samo, wymyć, wytrzeć i założyć gumę, założyć później ten przegub, zabezpieczenie, nałożyć, zakładamy gumę tutaj i zaciskamy wszystkie metalowe obejmy, no ale to wam wszystko pokażę. Dobra, mam zdjęty pierścień, teraz ściągam tutaj przegub wewnętrzny z półosi. Gumę czyszczę wszystko, tam też wyczyszczę, wymyję zmywaczem i nakładam nową gumę. To wam oczywiście pokażę, jak już nałożę gumę i przegub z powrotem. Zakładam zabezpieczenie, wpuszczam smar i składamy, ale to za chwilę. I u mnie niestety nie obyło się bez wyjęcia półosi. U was też zalecam wyjąć półoś. Najwyżej zmienicie nakrętkę i tyle. Ale musiałem wyjąć z tego względu, że tutaj pierścień zszedł, ale już przegub nie chce zejść z półosi. Tak więc biorę tutaj, zbijam go i przechodzimy do montażu. Ok, więc mam wyczyszczone, już rozebrałem, nawet nasmarowałem to wszystko, wymyłem w środku cały przegub. No i teraz nakładam gumę tutaj i z powrotem ten przegub. Mam nadzieję, że wejdzie lżej niż schodził. Więc zrobię to od razu tutaj na stole, żeby tam się nie męczyć. Pamiętamy także, żeby to założyć wcześniej na półoś. Ok, jak mamy założoną opaskę, tutaj mam smar oczywiście. Trochę musiałem właśnie zużyć, żeby tutaj złożyć ten przegub. W środek później dajemy, ale na początek troszeczkę. Tu możemy od razu całość to wysmarować. To nie zaszkodzi. Tak tu wszystko będzie w smarze i tak. Ja ją sobie wezmę tutaj wymadło. Co by mi nie latało. I tutaj wysmaruję. Smar można później po zewnętrznej stronie gumy zetrzeć w razie czego. I zakładamy gumę. Dobra, ona gdzieś tu w tym miejscu się kończy. Od razu tutaj wytrę nadmiar.
Tutaj możemy też trochę smaru dać. I zakładamy. Pamiętając o odpowiedniej stronie. No i u mnie, jak widać, nie wchodzi. Więc muszę się wspomóc młoteczkiem. Kiedy mamy już tutaj wsadzone, nabite, to zakładamy zabezpieczenie. W przypadku Toyoty jest to takie zabezpieczenie. Można by wymienić na innego cegara, ale zostanie oryginał. I mam założony pierścień. Ja go wcisnąłem nasadką. W tym przypadku 20. Tylko, że ma ścięte ranty, więc trochę jest ciężej. Ale jakby miała płaskie, to po prostu naciskamy na równo i ładnie on skoczy. Ewentualnie coś tam dobijemy, jeszcze poprawimy. Tak więc ja montuję już to pod samochodem, ale najpierw tutaj napuszczę smaru, żeby już tam się nie bawić. Więc w środek napuszczam smaru, tamto jeszcze muszę wymyć i zakładamy. Mam nasmarowane, więc tam już mogę celować. Ok, chyba jest. Smar tutaj się utrzyma w osłonie, a ja tutaj napuszczę w środek i zakładam wszystko. Jeżeli mamy wszystkie tutaj już elementy założone, to możemy przejść do wkładania półosi tutaj z przegubem. No oczywiście mi teraz tutaj nie wejdzie. Muszę najpierw tam wyjąć. Ok. O, dobra. I tutaj gumą musimy trafić. U mnie chyba się udało. Wahacz od razu już mogę wsunąć. O, dobra, już załapię sobie śrubą nawet. Sprawdzamy, czy jest wszystko ok. Ja jeszcze obrócę półosią. Jakby ją tutaj złapać. Ok. Wszędzie doszło. Te resztki smaru możemy spokojnie zetrzeć. Później szmatko, jak już zaciśniemy. Bierzemy się za zaciskanie. Znaczy się, ja się ubiorę. No i tak, tutaj na gumę. Może najpierw od góry. Ok, obrócimy. Jest ok. Więc można zaciskać. Ja używam takich sztypiec do segerów. Nie kupowałem jeszcze narzędzia do tego. Więc zrobię to tymi szczypcami. Na pewno będzie szczelne. Teraz mały, tak samo. A ja was tu już nie będę zanudzał tym. Tak więc to w sumie wszystko. Ja przykręcam jeszcze półoś do zwrotnicy. Tutaj śrubę wahacza. Zaciskam to jeszcze jedną, obejmę. I tyle. Tak więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.